Czwarta niedziela wielkanocna to niedziela dobrego pasterza, niedziela, w czasie której modlimy się w sposób szczególny w intencji powołań. W tym roku Ojciec Święty w swoim słowie, w swoim orędziu skierowanym do całego świata podkreślił m.in. to, że z powołaniem związana jest odwaga, czy potrzebna jest odwaga w powołaniu. Myślę, że na samym początku tego powołania tej odwagi potrzeba bardzo dużo. Stąd chciałbym poprosić wszystkich, każdego z nas w naszej diecezji, do modlitwy w intencji powołań do naszego seminarium, by szczególnie na początku tej drogi młodym ludziom nie brakło tej odwagi do tego, żeby przyjść do naszego domu, żeby przyjść tutaj do seminarium. Dlatego proszę o tę modlitwę i zachęcam do tej modlitwy, abyśmy w nowym roku mogli rozpocząć w licznym gronie naszą formację w seminarium. Módlmy się o odwagę dla powołanych. 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 Módlmy się o odwagę dla powołanych.